Cześć, Jarek Łuczak, firma Abarth Wrocław. Dziś przedstawiam Wam 320-konnego czeskiego potwora z instalacją gazową, jak na naszą firmę przystało. Chcecie zobaczyć, z jaką instalacją? Zapraszam do oglądania. Jiczyn, skąd podchodzi ten samochód, to bajkowe miasto, z którego pochodził rozbójnik Rumcajs, który pewnie chętnie dzisiaj pojeździłby z Hanką i Cypiskiem takim samochodem, bo fabrycznie ten samochód miał 270 koni, teraz ma między 320 a 330 i jeździ dużo, dlatego przyjechał do nas założyć instalację gazową. Pali niedużo, bo pali między 10 a 12 litrów benzyny na 100 km, ale mimo że jest z Czech, to jeździ w Niemczech i płaci ponad 2 euro za każdy litr benzyny. No to jakby nie liczyć, wychodzi ponad 20 euro, a nawet bliżej 25 euro za każde przejechane 100 km. Gaz w Niemczech też teraz nie jest najtańszy, kosztuje nieco ponad euro, ale to auto dzięki instalacji gazowej Prince VSiDi będzie spalało około 1 litra benzyny plus około 11 litrów gazu, licząc średnio, że palił jakieś 10 litrów benzyny. To teraz będzie 11 gazu plus 1 litr benzyny. Opłaca się czy nie założyć taką instalację gazową? Oczywiście tak, pod warunkiem, że się odpowiednio dużo jeździ, bo jak ktoś jeździ 5000 km rocznie, to nie ma najmniejszego sensu zakładać instalacji gazowej. Ale tak jak ten klient jeździ sporo między Polską, skąd ma żonę, Czechami, a Niemcami, no to jemu naprawdę się to opłaca i sama przyjemność jeździć tym samochodem i jeszcze tak tanio, jak teraz będzie po zamontowaniu instalacji gazowej. Silnik najnowszej generacji DNUA, który miał 270 koni, został przechipowany gdzieś przez klienta, pokazywał mi nawet wydruki, może gdzieś uda mi się tutaj załączyć, ale w tej chwili jedzie naprawdę bardzo szybko, bardzo mocno przyspiesza, bardzo płynnie, skrzynia biegów super zmienia biegi, tak więc sama przyjemność jazdy tym samochodem, biorąc pod uwagę to, że jest naprawdę jeszcze całkiem przestronny, to jest to super samochód dla rodziny w tej chwili jeszcze z instalacją gazową. Jeżeli chcielibyście wiedzieć, ile taka instalacja gazowa kosztuje, to zapraszam na naszą stronę internetową, do której link macie tutaj w opisie, a tu widzicie formularz, po wypełnieniu którego dowiecie się, ile kosztuje instalacja gazowa Prince bądź KME do tego typu samochodu, bo tylko takie instalacje w tej chwili mamy w programie do tego typu silników i jeszcze dodatkowo do silników lekko zchipowanych. Jak Wam się podoba ten silnik, jak Wam się podoba to auto? Dla mnie rewelacja. Zaraz postaram się nim przejechać, to może jeszcze coś dopowiem Wam o jeździe tym samochodem. Tymczasem zapraszam Was na razie do środka. 5-metrowe, czteronapędowe kombi o mocy 320 koni mechanicznych. To naprawdę klasowy samochód. Odpalamy, pracuje na benzynie, a za chwileczkę będzie pracował na gazie. Patrzcie, jak pięknie skomponowane wnętrze tego samochodu. Bardzo duży, ładny monitor do systemów komfortu z najwyższej wersji wyposażeniowej, czyli Lauren & Clement. Bardzo ładna cyfrowa deska rozdzielcza, którą można sobie w miarę możliwości samemu skonfigurować. A tu po lewej stronie przełącznik benzyna-gaz, który w tej chwili już pokazuje, że jesteśmy na zasilaniu gazowym i logo Prince'a świeci się ciągłym światełkiem, a 5 diod nad nim pokazuje nam stopień napełnienia zbiornika gazowego. Jak Wam się podoba takie wozidlo dla Cypiska i dla Hanki i Rumcajsa? Dla mnie bomba. Zapraszam Was do bagażnika, gdzie zamontowaliśmy zbiornik. Jeszcze tylko krótkie dwa słowa od właściciela, z którym się właśnie przejechaliśmy. Chciałem się zapytać, jak się jeździ na gazie z Skodą Superb 320 koni mechanicznych? Wybornie, maksymalna spokojność, a konie na benzynie. Tak isto. Rozumiecie? Klient po czesku, bo jest Czechem, powiedział, że wszystko jest tak jak na benzynie, spokojnie, bez problemu. A ile Pan kilometrów już zrobił? Bo to, przyznajmy, dzisiaj jesteśmy na poprawce po tygodniu. Jakieś 3000 kilometrów. Ale przez ten czas nie było najlepiej, a dzisiaj jak jest po tych poprawkach? Super, super. Super. Dneska są maksymalnie spokojne. Super. Bardzo dziękujemy kolegom z Prince'a z Holandii, właściwie z Niderlandów, bo zmienili nazwę. Pomogli nam dzisiaj bardzo, dopracowaliśmy ten soft tak, żeby 320 koni było obsługiwane. Jak na bogato wyposażonego Skodilaka, tylna klapa otwiera się elektrycznie, a tutaj mega wielki bagażnik. Myślę, że po rozłożeniu foteli mógłbym się tu nawet przekimać. A pod podłogą bagażnika zamieściliśmy małą bombę, czyli zbiornik
na gaz o pojemności 62 litrów brutto. Pozwala to zatankować około 50 paru litrów netto. Jeżeli pojedziemy oszczędnie, to przejedziemy nawet 500 km bez tankowania, a jeżeli pojedziemy ostro, to 400. To i tak wystarczająco dużo, bo myślę, że co tyle spokojnie powinno się zatrzymać i odpocząć i dotankować sobie przy okazji takiego dobrego, taniego paliwa za pośrednictwem pełnego wlewu, który zmieściliśmy pod klapką wlewu benzyny. Jak Wam się podoba taka Skoda? Dla mnie naprawdę rewelacja. Kiedyś miałem poprzedni model 1.8 TSI i byłem z niego bardzo zadowolony, ale powiększyła mi się rodzina i musiałem zwiększyć samochód do vana. Ten okazał się też być za mały. A jak Wam się spodobał film? Jeżeli tak, to zapraszam na nasz kanał częściej, oczywiście z subskrypcją i z lajkiem i będziecie wtedy wiedzieć, co dzieje się najnowszego w branży alternatywnych źródeł zasilania samochodów, w szczególności jeżeli chodzi o samochodowe instalacje gazowe, w których specjalizujemy się już 27 lat. Tymczasem na gazie. Hej!